trzecia tą godzinę. Jest za 4:07. Zaczynamy ostatnią skirajdę w tym sezonie. Tak, tylko porę aut. Jest 7:30 rano. Widzicie, leje się, leje, leje. Oby się nie lało z nieba. I spokojnie byśmy mogli zakończyć ten sezon narciarski. A więc zapraszam na ostatni film narciarski w tym sezonie. To mamy 26 marca 2023 roku. Ostatnio skirajza w tym sezonie. Niby jeszcze mają być jakieś epizody zimowe. No niestety mi to już chyba nic nie zmieni. No chyba, że może jeszcze jakimś cudem. Wierzmy, że może jeszcze jakimś cudem! Jest tam będzie. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Więc dzisiaj jest już ta skirajza. Ostatnio. I cóż powiedzieć, no sezon jaki był, taki był, no niezbyt udany. Wręcz bym powiedział, że fatalny, bo dwie skirajzy w grudniu, pod koniec grudnia zapowiadały to, że będzie fajnie, że będzie super. Śniega było bardzo dużo i potem przyszedł okres noworoczny i wszystko szlak trafiło. Soszów co prawda działał, ale warunki były dużo gorsze jak teraz. Mieliśmy od 29 do 21, od 29 grudnia do 21 stycznia przerwę w sezonie. Długo, długo fest, bo były temperatury naprawdę wysokie, takie jak teraz. Teraz mamy 5 stopni, ale wczoraj po południu było już ponad 15. Dzisiaj też mamy różnicę w czasie, bo przestawiliśmy ciferblaty. Teraz mamy czas letni. Żal się patrzy, kiedy są takie warunki, a trzeba kończyć. No ale w przyszły weekend już nie dam rady przyjechać. Tym bardziej, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę pójdę do roboty pewnie. Więc jest to sprawa bardzo trudna. No chyba, że może jeszcze. Wierzmy, że może jeszcze jakimś cudem! Ale bardzo w to wątpię. No jeden z najcięższych sezonów w historii. Dawno nie było takiej przerwy w sezonie. Nie licząc oczywiście tych idiotyzmów pandemicznych. W sezonie 2021-2022 i wcześniejszym 2020-2021 to był najbardziej idiotyczny sezon. Kiedy wpadli na pomysł zamknięcia stoków. Oczywiście ja i tak na rajzy narciarskie jeździł na skirajzy. No jeśli chodzi o skitury, no to też fatalny sezon. Ale nie było śniega po prostu. Na skitury tylko naturalny śnieg. Chyba, że ktoś chce połazić po stoku tam a na zup, no to tak. No tutaj dość spore ubytki już są. Tak więc zaczynamy ostatnie szusy w tym sezonie. Mam nadzieję, że zapowiadane deszcze nam tego nie schronią. A w planach jest jeszcze dzisiaj rower. Pożyjemy, zobaczymy, a jak na razie zaczynamy finalizowanie.
jest to zmrożone, także nie wiem, co oni tu zrobili.
Kurde, że to jest wszystkie punkty z tym czegoś, a tak zajebiście to jest. Ja nie chcę sobie. Ale muszę. Zaczyna deszcz padać. Choćby ta moja prognoza się niestety miała sprawdzać. No fatalna sprawa. Żebyśmy tego nie kończyli za czas. Ojojoj. No ale jaki sezon, takie zakończenie. Przyjechałeś tu ostatni rok. Ostatni wyjazd na górę. Przede mną już ostatni zjazd. Tutaj już nie będę zjeżdżał. Żegnam się z wyciągiem. Oczywiście przyjadę tu też latem, wiosną, może i nawet jesienią. Ale nie będzie to już tak często jak w zimie. Żal kończyć, kurde, żal. Już jest ten czas i ten moment, kiedy kończymy wszystko. Chyba, żeby się coś jeszcze udało. Także mówimy do zobaczenia. Ściśnę, widzę, chciałem powiedzieć, fajram. Tak, zwolnij. Zwolnij. Chcę powiedzieć, że to ten czas. Ten tam jest rolnica. Mamy nadzieję, że w grudniu uroczyście obwieścimy, że rolnica znowu będzie startować. Mam nadzieję, że nie będą to puste słowa. Nie chcę się kończyć, nie chcę się kończyć. Mówię, że jeszcze jakiś mróz ma być,
Zasób jeszcze nie kończy, ale ja w przyszły weekend już nie będę dać rady przyjechać, chyba żeby się coś zmieniło. No ale raczej to już nie nastąpi. Żal, kiedy się patrzy na coś takiego. Żal straszny był. Warunki są naprawdę dobre. Odwalili tutaj naprawdę fajną robotę. Kawał fajnej roboty. Widzicie, tam jest stacja narciarska Stok. Już padli też. Był to mój debiut. Zobaczcie. No. Kurczę, Marty nie chce jechać tam kajowca. On jeszcze nie chce jeździć. Kto wie, czy to nie jest ostatnia ich jazda. Wszystko okaże się w serwisie. Jeśli by się tak okazało, że te Marty jadą już po raz ostatni, no to nic strasznego się nie dzieje, bo mum jest inna. Już od dłuższego czasu. Ale widzicie, że no, ten ślub już się topi mocno. Te topy się pojawiają. I zaś cholera czekać do grudnia, żeby to, co teraz robię, znowu wróciło. Straszne. Straszne, no ale sami widzicie. Sami widzicie tam przed nami, że to, co dobre, szybko się kończy, a nie trwało za długo. Styczeń rozwalił cały system i niestety, no, sami widzicie, że warunki wtedy nawet w styczniu były gorsze jak teraz, słuchajcie. Ostatnie metry, ostatnie szybkie chwile trwały jak najdłużej, ale niestety coś się kończy, coś się zamyka, ale coś też się zaczyna, coś się otwiera. Mam nadzieję, że wrócę na narty w grudniu, że wrócę na te narty bez jakichkolwiek kosztów. Słuchajcie, no tak to było, że jeden dzień potrafi rozwalić wszystko, więc nic nie jest pewne. Oby to nie było ostatnie wszystko, ale oby i nie. Widzicie też, jak wyglądał już tamten Stok. Już kamienie, potoczy. Katastrofa, ale ostatni minut. Jeszcze zdjęcie. Tam jeszcze pisze, żeby zwolnić, ale tam już nie ma po czym jeździć. I jest trasa numer 4. Ona nigdy nie była otwarta w tym sezonie. Zresztą też. Nie wiem czemu. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. No ale to jest ostro trasa. Trudno. Ja tam kiedyś jeździł, ale nie wiem, co jest przyczyną, że ona nie jest otwarta. Znaczy się teraz to już brak śniegu, ale w ogóle nie była otwarta. Sezon narciarski zamknięty. Szkoda. Koniec złudzeń, koniec marzeń, koniec myślenia o czymkolwiek. Szkoda. Kończy się piękny sen.
już jest koniec. Zobaczcie, śnieg się nie chce z nim łączyć. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Sosiu. Robert będzie robił raj za rowerowo. Bo i piechty. No to wam już raz godzę wszystkim. Szymcie się i do zaś. I do zobaczenia na kolejnym sezonie narciarskim. A jak na razie będzie sezon rowerowy i coś jeszcze, ale nie zgadzam. Nie zgadzam co. Co to się stało? Kurde, rozwaliłeś galety. I co w takim miejscu? No to rok temu były rozwalone kiki, teraz są rozwalone galety. Dziura w gaciach. A ja się dziwił, czemu mi tam tak wieje. Trzeba będzie gacie dać. Do szycia. Pamiętajcie, krzewiki trzeba czyścić za każdym razem i zapiąć. Wody z tego, co pozostaje ze śniegu. No już tutaj tego nie ma. Jakoś nie ogarniemy. A potem już tylko, o właśnie, jeszcze sprawdzić. No, nie ma źle. Słuchajcie, może to nie jest ostatni ich sezon jeszcze. Zobaczymy, co serwisanty powiedzą w Czechowicach. Dobra, pogadaliśmy, rozładujemy do auta i bierzemy się, opuszczamy Sosów, a więc czymcie się, idę zaś, a ja jeszcze dzisiaj jadę na rower.